Dzień dobry, nazywam się młodszy aspirant Paweł Olszewski z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie. Starszy aspirant Damian Woźniak, Wydział Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie. W dniu dzisiejszym udajemy się na patrol ulic miasta Szczecina, gdzie będziemy pełnić służbę w patrolu radiowozem nieoznakowanym. Widział pan sygnalizację świetlną? Widział pan sygnalizację świetlną? No. I jakie światło nadawał sygnalizator? Pomarańczowe. Nie ma pomarańczowego światła, proszę pana. Jest żółte światło. A pan przejechał na czerwonym. Chyba nie jeszcze. Chyba tak, proszę pana. A rowerzystę pan tu widział? Na którym pan pierwszeństwo wymusił? Kierowca, za dwie minuty będzie pan mógł zadzwonić, tak? Na chwilę pan od... Muszę zadzwonić chwileczkę. No tak, bo przecież jakie przepisy złamałem prawdopodobnie jakieś i no, policja mnie zatrzymała i... Halo? No mnie zatrzymała, no musisz poczekać, no trudno, no nic nie wyrobię, no nie dobrze by to. Proszę pana, po pierwsze, stwarza pan duże zagrożenie przejeżdżając na świetle czerwonym. Po drugie, potrąciłby pan rowerzystę. No nie, w tym miejscu, tak proszę pana. Poproszę od pana prawo jazdy, dowód rejestracyjny, ubezpieczenie. No kolejna kwestia, jak pan przyspiesza i zmienia pas ruchu, jest pan zobligowany do sygnalizowania tego. Ja wyczułem pana, no ja rozumiem. Zgadzam się, że za szybko te manewry były. Jesteśmy w terenie zabudowanym i trzeba uważać, bo nie każdy kierowca przewidzi pana ruch i może to doprowadzić do kolizji. Ja wszystko widziałem, zrobiłem to za szybko, zgadza się. Dobra, muszę się. Proszę pana, w związku z powyższymi wykroczeniami, ale... niech pan mnie posłucha, co mówię teraz. W związku z powyższymi wykroczeniami i w związku z tym zagrożeniem, które pan powoduje na drodze, nie zostanie pan ukarany mandatem karnym, zostaną zatrzymane panu dzisiaj prawo jazdy i zostanie sporządzony wniosek do sądu. I taka jest moja decyzja. Powoduje pan, proszę pana, zagrożenie na... Nie, proszę pana, ale powoduje pan zagrożenie dobrze, na drodze. To wyszło tak. Najpierw przejeżdża pan na czerwonym świetle, a potem pan prawie, że potrącił rowerzystę. Ja próbuję się wytłumaczyć jeszcze chwileczkę. Ale nie ma tłumaczenia, ja już panu powiedziałem, co ja w dniu dzisiejszym będę robił. Zatrzymuję panu na chwilę obecną prawo jazdy. Przykro mi bardzo, proszę pana. Niech pan posłucha, no staliście na środku drogi tam. My jechaliśmy. Nie, staliście tam przy tym. Ale nie mogliśmy stać, bo jechaliśmy za panem. Ale przedtem staliście, jak ja wyjeżdżałem, to nie można było przejechać, no. Gdybyście oni jechali normalnie, przejechalibyśmy wszystko robić. I teraz będzie pan nam wmawiał, że przez nas pan przejechał na czerwonym świetle. I przez nas pan potrąciłby rowerzystę, tak? Przejechałem źle, no zgadza. Ale nie mamy o czym mówić, proszę pana, rozmawiamy o sytuacji, która była na tym skrzyżowaniu i teraz przed miejscem parkingowym. Stwarza pan zagrożenie nie tylko dla siebie, ale dla innych uczestników ruchu. I wobec powyższego nie zostanie pan ukarany mandatem karnym, tylko zostanie sporządzony wniosek do sądu i zatrzymane panu prawo jazdy. No teraz mówię, ludzie, no. Dostaje pan pokwitowanie na 7 dni, może się pan poruszać. No ale co 7 dni? No co ja mam 7 dni? Niech pan wysła. Jaka jest procedura? No ludzie, no kurde, pierwszy raz coś takiego mam. No, dobrze, no to panu mówimy, jak sytuacja wygląda. Po pierwsze. Jedno wykroczenie na 5 lat powoduje, no. Na ulicy Wyzwolenia. Ale jedno, ale konkretne pan spowodował. Jedzie prawym pasem, tak? No prawym zawsze mam. Przed sygnalizacją, która tak jak pan słusznie zauważył, wskazuje już światło żółte. Nie było jeszcze zielone, było. Jak dojeżdżaliście. Jakby było zielone, to byśmy panu... Ale wy też nie przyjeżdżaliście na zielonym, nie wiem dlaczego. Światła by skończyło. No my pojechaliśmy za panem, żeby pana zatrzymać, tak? A to miałem stanąć przed światłami, a pan miał pojechać? Ja wiem, że to może pan obejrzeć materiał? To niech pan patrzy. Linia pojedyncza. No to na granicy. Ja wszystko wiem, że na granicy było wjechane żółtego. Zgadza się. Nie na granicy żółtego. Na granicy, no. Żółte światło to jest co najmniej 40 metrów przed skrzyżowaniem. A pan widząc światło żółte powinien już zwolnić, a nie przyspieszyć. I niech pan zobaczy. Brak kierunkowskazu, bo nie ma kierunkowskazu. Gdzie wcześniej? Teraz. I niech pan zobaczy, co pan zrobił z tym rowerzystą. Z jakim rowerzystą? A z tym. A tu. No właśnie. No co? Nic nie było. No niech pan obserwuje. On w tym momencie hamuje. I on się obejrzał na mnie przecież. No a dlaczego się obejrzał? No bo skręcałem w prawo, patrzył co się dzieje. No wiedział jak pan, no, jak on zahamował. No teraz w prawo, później się obejrzał w lewo. Widział pan nagranie, nie mamy o czym mówić, tak jak powiedziałem. Prawo jazdy zostaje panu dzisiaj zatrzymane.
I o dalszej... Niech pan słucha, co mówię. I o dalszej zasadności, czy będzie pan miał prawo jazdy zatrzymane przez sąd, czy nie, będzie już sobie sąd. Szereg wykroczeń, które pan popełnił, spowodowało zagrożenie. W szczególności czerwone światło... Na granicy, do dłożu. A czy pan w ogóle słucha, co mówię? No słucham. Czy dalej będzie pan tam nadawał? No, według mnie to nie jest. Kultura wymaga, żeby najpierw mówiła jedna osoba, a potem druga. No, ale pan... A pan na razie nie daje mi dojść do głosu. I nadal mi pan nie nadaje dojść do głosu. Tłumaczę panu, że szereg wykroczeń, które pan popełnił, stworzył pan zagrożenie z artykułu 86 paragraf 1. Dodatkowo nie zastosował się pan do sygnalizacji świetlnej. Przekroczył pan linię ciągłą. Nie sygnalizował pan zmiany manewru pasa ruchu. To wszystko się kwalifikuje do zagrożenia i będzie pan miał zatrzymane prawo jazdy. I kończymy już dyskusję i pan wsiądzie do siebie do samochodu, tak? Staliście na Witosa na środku drogi, nie można było zrobić. Zatrzymaliście się 30 metrów przed skrzyżowaniem, nie wiadomo dlaczego zwolniliście. Teraz to już jakieś herezje pan wymyśla. Moja prędkość była... Stanęliście, zwolniliście, tak. Ja wjechał. Tak. Oczywiście, specjalnie. Na godzinę jechać. Specjalnie, proszę pana. Nasza prędkość 50 km na godzinę w terenie zabudowanym. Tak, proszę pana, specjalnie żeśmy to zrobili, żeby panu zatrzymać prawo jazdy. Czyli za niezastosowanie się do wskazań sygnalizatora nadające czerwone światło, za spowodowanie zagrożenia na rowerzyście, który jechał tutaj sobie prawym pasem ruchu, za niesygnalizowanie manewru zmiany pasa ruchu, za to, że zmienia pan ruchu tam, gdzie nie ma możliwości, czyli jest linia ciągła, zostaje panu zatrzymane prawo jazdy na 7 dni, zostaje skierowany wniosek do sądu i teraz o zasadności będzie sobie już rozpatrywał sąd. Poproszę w tym miejscu czytelnie, to jest pokwitowanie, na którym pan będzie mógł się poruszać 7 dni. W tym miejscu i w tym miejscu dwa razy nazwisko. To jest wezwanie do... ale może pan sobie oczywiście przeczytać jak najbardziej, nie widzę problemu. Mogę przeczytać, tak? Tak, 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 oczywiście. To jest wezwanie do stawiennictwa się na komisariat policji tutaj KP Niebuszewo celem przesłuchania pana do tego wykroczenia. Wezwanie wystawione jest na dzień jutrzejszy na godzinę 10. Jedno i drugie proszę podpisać, bo jedno będzie dla pana, a drugie będzie do materiału. To będzie dla pana. Tomasz Paweł do materiału. Czyli jutro się dowiem wszystkiego, tak? Tak. To znaczy wszystko to już pan wie dzisiaj, nie, tak? Ja nic nie wiem. A czego pan nie wie? Nie wiem, bo po prostu zostałem oszukany według mnie, więc... Proszę pana, to już pana informuję. Sam blankiet prawo jazdy zostaje zatrzymany, tak? Uprawnienia proszę pan nadal posiada. Pan na środku. Nie ale ja nie stoję. Zajeżdża mi pan drogę i później pan mówi ale... te same przepisy. Ja uważam, że po prostu skrzyżowanie... Ale w którym momencie ja stałem... W którym momencie stał kolega... Mamy się cofnąć tam z powrotem, no. W którym momencie stał kolega na środku drogi? Stał na środku drogi. I w którym momencie panu przyspieszał, jak nasza prędkość jest 50 km na godzinę? To ja nie rozumiem tego. Ja mam to pana naprawdę to pokazać, czy pan nie pamięta, co pan jechał. Bo ja dokładnie będę sekunda po sekundzie. No ale jechał pan za nami. Stoi pan na światłach, stoi pan na środku drogi. Dobra, w porządku. Na środku drogi, no dobrze. Nie stwarza pan żadnego zagrożenia, oczywiście, bo można było stanąć z boku trochę przecież, ale pan stanął na środku, jeszcze tyle od krawężnika. Ale... Więc ja was wyprzedzam, ja kierunkowskaz wrzucam. Niech pan posłucha mnie, jeżeli teraz mam trochę mówić. Ja wrzucam kierunkowskaz. Tak. Ja wrzucam kierunkowskaz, pan rusza w tym momencie. Czy pan to rozumie? Jeżeli ja wrzucam kierunkowskaz, pan wyprzedzam i pan skręca w prawo, tam jeszcze tam było 10-15 metrów do prawej. Myślałem, że pan stoi, to pan stoi przecież, nie? Jak pan na awaryjnych rusza, to ja nie rozumiem tego. Chyba trzeba było awaryjne wyłączyć i kierunkowskaz puścić, że ja ruszam. No tak przynajmniej wymaga kultura, tak mówię. Proszę pana, powiem panu tak. Wyprzedzam, ja skończę swoją sprawę. Tak. Żeby pan wiedział, bo ja tu w sądzie będę. Dobrze, dobrze. I pokażcie mi swoje. Teraz ja dobra, nie zawsze prawo. Na wyzwolenia. Tak. Jadę za wami, w porządku. Zwolniłem, jadę za wami. Wjeżdżacie na ten pas, ja na ikę pokaż, że chcę przyjechać na środkowy pas. Od razu, bo wiem, że tam jest z roboty drogowej. Ale jest pan za nami. Widzi, tak? Musiał mnie pan ustępku widzieć, skoro pana wyprzedziłem o pół samochodu z lewej strony. Pan przyspiesza w tym momencie, może mi się cofnie do tych robót drogowych. No, ale i zajeżdża mi pan drogę praktycznie. Ale jak? Powinien pan stanąć i puścić mnie po środkowym pasie, proszę pana. Ja? Zaraz po wyjeździe. Zaraz po wyjeździe z Witosa, tam jest 30 metrów. Powiem panu tak, dobrze, że panu zatrzymałem prawo jazdy, bo nie zna pan przepisu. No, rzeczywiście. Ja jeszcze nie ruszałem na awaryjny. Dobrze, że zatrzymałem panu prawo jazdy. Nie, pan mi da tery, że coś nie zabrakło. Co zabrakło? No tego. Czego pan nie ma? No bo to jest stacyjne. Aha. Niech mnie pan teraz przeprosi.
Teraz można zauważyć, w jaki sposób kierowca podejmuje błędną decyzję. Zamiast podjąć manewr hamowania, widząc zmianę cyklu świateł, można sobie tylko wyobrazić, do jakiej prędkości musiał przyspieszyć. Mamy już 70, tak? Po przejechaniu dosłownie 20 paru metrów za kierowcą. Często właśnie tego typu błędne decyzje kończą się w tragicznych skutkach zdarzeniach drogowych na skrzyżowaniach, gdzie osoba, której cykl świateł pokazuje światło zielone, wjeżdża na skrzyżowanie, a właśnie przez taką osobę, która błędnie ocenia sytuację i tak jak widać, że cały czas utrzymuje, że według niego zrobił dobrze, mamy tragiczne w skutkach zdarzenia, gdzie są osoby pokrzywdzone, które trafiają często do szpitala z urazami wielonarządowymi. Dodatkowo ten kierujący nie stosował się do sygnalizowania manewrów zmiany pasa ruchu. Przekroczył też linię przed skrzyżowaniem pojedynczą, rozdzielającą pasy ruchu. I później już po przekroczeniu tego skrzyżowania, jadąc dalej ulicą Wyzwolenia, perfidnie wręcz wymusił pierwszeństwo na rowerzyście, który jechał prawym pasem ruchu. Rowerzysta był czujny i uważny i no, do tego zdarzenia nie doszło. W pewnym momencie widać na filmie, że rowerzysta odwraca się do tyłu, bo słyszy światła dźwiękowe i błyskowe, patrząc się na radiowóz. W tym momencie kierujący Oplem Vectra zajeżdża mu drogę, zmusza go do gwałtownego hamowania. I dobrze, że ten rowerzysta w miarę wcześniej odwrócił tą głowę do przodu i zobaczył ten pojazd i się zatrzymał. Tak to byłoby nieszczęście, dodatkowo doszłoby jeszcze następne wykroczenie, czyli byłby potrącenie tego rowerzysty. Na kierującego nałożono za wszystkie wykroczenia 18 punktów karnych i skierowano wniosek do sądu. Gdzie jest ten człowiek? No za tym Mercedesem, bo tym Mercedesem się wbił, choć go wygnał. Jedź tym Mercedesem. Ty, jedź. O, tak. I zjeżdżamy na bok. Na bok zjeżdżamy. Moje nazwisko, aspirant Olszewski. Dokumenty pojazdu pan przygotuje. Przyczyna zatrzymania do kontroli to korzystanie w trakcie jazdy z telefonu komórkowego. Kiedy pan stał, dawałem panu sygnały dźwiękowe, żeby pan odstąpił od tego. Ruszył pan. Teraz tak, ale w momencie, kiedy już pan zobaczył napis. Wydawało mi się, że od razu nie. Prawo jazdy? To nie dałem prawa jazdy? Nie, to jest dowód osobisty. Dokumenty pojazdu, dowód rejestracyjny i potwierdzenie zawarcia umowy OC. A tak mi się wydawało, wie pan, że już skończyłem. Ale... Może tak było. Panie kierowco, na początku kontroli sprawdzimy stan trzeźwości. 2 sekundy dmuchamy w kierunku jak? Do świeczki. Kontrolka barwy zielonej, jak się okaże. Pan wie najlepiej, ja tylko weryfikuję. Dobra. Co do alkoholu, nie ma żadnych wątpliwości. W przeciągu ostatniego roku jakieś punkty karne? Mam 8 punktów, nie ukrywam. 8 punktów. Rozumiem. W dniu dzisiejszym troszkę mniej, aczkolwiek nadal jest ich sporo, bo informuję pana o 5, tak? Bo takie są przypisane do tego wykroczenia. Jeżeli chodzi o grzywny mandat, tu jest tylko 200 zł. Według taryfikatora nie ma możliwości widełek. Ma pan oczywiście prawo do odmowy przyjęcia mandatu. W tym przypadku ja zgrywam materiał z kamery wideorejestratora. Sąd decyduje co do zasadności zaistniałego wykroczenia. Dobrze. Chwilę pan poczeka w pojeździe, włączy światło awaryjne, ja podejdę. Dokumenty, w środku polisa OC jest, jak mówiłem, kwota grzywna 200 zł, tak? Co za tym idzie 5 punktów karnych, czytelnie nazwiskiem, zakupić sobie zestaw. Ile trzeba mieć punktów, żeby w Wordzie? 24. Nie, no wiem, ale żeby w Wordzie tam jakiś jest kurs, szkolenie. Znaczy, jeżeli ma pan taką potrzebę, no to może pan iść, tak? Bo 6 punktów zostaje zrzuconych z konta, raz na pół roku, tak.
Szkolenia odbywają się co drugi weekend, co wiem? 8 i 5 to jest 13. 13. I to... 6 jak się ma do 24. No tak? Bo 6 jest rzucanych, także jak będzie pan miał 4 mniej, no to niech panu 6 nie zrzuci, no bo skąd? Co? Matka dzwoni, mówię, nie mogę rozmawiać, widzisz. Zestaw słuchawkowy bądź głośno mówiący, bo nie, w trakcie jazdy nie przewidzi pan, kto do pana dzwoni. Zgadza to jest się. Po prostu impuls, akurat tak? Kierowca odbiera. Także uważać na siebie, tak? Trochę za długo. Albo małżonce zaproponuję, żeby panu zasponsorowała zestaw głośno mówiący do pojazdu. Ale dwa samochody są teraz tym razem. Ktoś nie wyjście, ale lepiej nie dzwonić. Przestrzegać się, bo rozmowa rozkojarza, zresztą sam pan widzi. Dobrze, nie do zobaczenia. Okej, dziękuję. To już dalej zjadę, bo to już z dziadkiem nie zjadę, bo to jest stary, starszej daty pan i nie chcę, żeby spodował zaraz. Nie jest takiej starszej daty, już możesz już go zrzucać. Gdzie jest tarcza? Ma, masz ty papało z tamtej strony. Dobra. Jedziemy za. Dzień dobry panu, Wydział Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie, starszy aspirant Woźniak. Czy powód wykroczenia jest panu znany? Przekroczenie dozwolonej prędkości, ograniczenie do 70 km na godzinę, pańska prędkość 95, tak? Także poproszę od pana dowód rejestracyjny, prawo jazdy i dowód osobisty. Jakieś punkty na koncie pan posiada? Nie. W ogóle, tak? Dobrze. Kolega przeprowadzi badanie na trzeźwość. Panie kierowco, dwie sekundy dmuchamy w kierunku urządzenia, nie dotykamy go ustami. Tak jak pan próbował zdmuchnąć po nim świeczki, tak? Już wystarczy. W tym przypadku kontrolka barwy zielonej potwierdza, że w wydychanym powietrzu nie ma alkoholu. Taka się okazała. Okay. Chce pan obejrzeć nagranie? Nie, no wiem. Wiem, co robiłem, wiem, że jak szybko jechałem. Dobrze. Panie za powyższe wykroczenie taryfikat przewiduje, tak? 4 punkty karne, o których pana tylko informuję. Jeżeli chodzi o grzywnę mandatu, jest od 100 do 200 zł. Rodzina na utrzymaniu? Znaczy ja powiem tak, jestem bezrobotny, tu kolega brzmiał, żeby mu zawiózł. Tak. Rozumiem. Dobrze, panie kierowco, biorąc pod uwagę styl pańskiej jazdy i tylko zaistnienie wykroczenia, przekroczenia prędkości, tak? Nie ma innych negatywnych zachowań pana kierowcy na jezdni w dniu dzisiejszym. Nakłada na pana grzywnę w wysokości 100 zł, tak? Ma pan prawo do odmowy przyjęcia mandatu. W tym przypadku kierujemy sprawę do sądu karnego. Może pan poczekać. Mogę się spokojnie zapalić? Tak, może pan chwilę podejdę. Przekaz pocztowy, należy go uzupełnić swoimi danymi, opłata poczta banka z urzędu wojewódzkiego lub też przelew internetowy w terminie 7 dni. Panie kierowco, zwracamy większą uwagę na znaki, tak? I stosujemy się do prędkości wskazanej na znaku, tak? Dobrze. Nie stwarzamy zagrożenia dla siebie i dla innych uczestników ruchu, dobrze? Dobrze. Na przyszłość się nie polecamy, do widzenia. Nic nie szkodzi, my się nie gniewamy. Kierujący samochodem osobowym Chevrolet, jadąc ulicą, trasą zamkową, nie zastosował się do wskazanej prędkości na znaku 70 km na godzinę, przekroczył ją o 25 km, za co został ukarany mandatem karnym w wysokości 100 zł i nałożono na niego 4 punkty karne. Prędkość, jaką kierowca miał, była to prędkość 95 km na godzinę. Dzień dobry panu, Wydział Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie, się kłania, majonezka, aspirant Olszewski. Panie kierowco, zatrzymałem pana z uwagi na to, że korzystał pan z telefonu komórkowego, trzymając go jedną ręką, co jest zabronione, tak? Dokumenty pojazdu, brief pan przygotuje, nie ma problemu. Prawo jazdy. Dowód osobisty też, jeżeli jest. Nawet jeszcze coś takiego, ale... Dobra, te niebieskie też pokazać.
Nie. Emerytowany. Dobra. I brief pojazdu. Sprawdzimy trzeźwość. Dwie sekundy mocno dmuchamy, nie dotykając. Jakiś powód takiej intensywnej rozmowy? Ktoś z rodziny zadzwonił? Co, będę pana kłamał. Dobrze, nie panie kierowco, sprawdzę historię, tak? Rozumiem, wykroczenie jakieś w przeciągu ostatniego roku, nic nie było, tak? Na chwilę poczeka pan w pojeździe, sprawdzimy, co tam jest, podejdę, będziemy dalej kontynuować kontrolę, tak? Panie kierowco, tak jak mówiłem, sprawdziłem pana w systemie, tak? Okazało się, że do tej pory, no, bez uwag pan odbywał... Tego też nie ćwiczę, nie pani wiesz. ...w ruchu drogowym jazdę, także trzymamy się tej zasady, tak? Jest pan już dojrzałym kierowcą, także dzisiaj pouczenie. Zestaw słuchawkowy bądź zestaw głośno mówiący, pilnych telefonów od rodziny, mimo to, że wiadomo, są ważne, nie odbierać w trakcie jazdy. Jak jest tylko możliwość, zjechać sobie na bok i bezpiecznie przeprowadzić rozmowę. Bardzo wszystko dziękuję. Z mojej strony, do widzenia. Do widzenia. W trakcie dzisiejszej służby zatrzymaliśmy prawo jazdy kierującemu za rażące wykroczenia. Pierwsze wykroczenie, które popełnił, było niezastosowanie się do sygnalizacji świetlnej, wjazd na czerwonym świetle. Również podczas tego wjazdu na czerwone światło kierujący podczas zmiany pasa ruchu nie sygnalizował tej zmiany. Dodatkowo przekraczał linię ciągłą rozdzielającą pasy ruchu, pojedynczą linię ciągłą. Następnie podczas zatrzymania, zjeżdżając ze środkowego pasa, wymusił pierwszeństwo rowerzyście jadącemu prawym pasem ruchu. No dobrze, że rowerzysta był na tyle przytomny, że zauważył wcześniej ten samochód i nie doszło do zdarzenia drogowego. Tak to mielibyśmy następne wykroczenie, tylko już skutkowe byłoby to wykroczenie, bo byłoby to kolizja między rowerzystą i samochodem osobowym. W trakcie jeszcze codziennej służby ukaraliśmy kierującego za korzystanie z telefonu podczas jazdy plus kierującego, który przekroczył dozwoloną prędkość. Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie uruchomiła specjalną skrzynkę elektroniczną Stop Agresji Drogowej, gdzie każda jedna osoba, która zarejestruje nagranie popełnionego wykroczenia przez kierującego, może przesłać sobie na taki adres mailowy stopagresjidrogowej@zachodniopomorska.policja.gov.pl. Każde jedno nagranie z tej skrzynki jest rozpatrywane przez policję i jeżeli są numery rejestracyjne widoczne, możemy odczytać, możemy też takiego kierującego rozliczyć mandatem karnym lub też wnioskiem do sądu. Wszystko będzie zależało od tego, jaka będzie współpraca między tym kierującym a policjantem, który będzie rozpatrywał to wykroczenie. Tutaj mamy na przykładzie kierujący motocyklem skręcający w prawo zatrzymuje się przed przejściem dla pieszych, aby przepuścić pieszych, którzy wchodzą na wyznaczone przejście dla pieszych, a lewym pasem ruchu wyprzedza samochód Mercedes tego motocyklistę i nie ustępuje pierwszeństwa pieszym, którzy wchodzą już na przejście dla pieszych. Mandat karny dla kierującego, który zostałby zatrzymany w danym momencie, byłby 200 zł i 10 punktów karnych. Jeżeli by motocyklista zatrzymał się odpowiednio wcześniej przed tym przejściem dla pieszych, grzywna byłaby już w wysokości 500 zł, punkty karne zostałyby te same, byłoby to 10 punktów karnych. Wtedy byłoby omijanie pojazdu przed przejściem dla pieszych, który zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszym. A tak, było to tylko wykroczenie, może nie tylko wykroczenie, bo to było rażące wykroczenie, wyprzedzanie bezpośrednio przed przejściem dla pieszych i na przejściu dla pieszych. Możemy pokazać taki film nadesłany przez kierującego, na przykład na ulicy Szosie Stargardzkiej, kierujący samochodem Skoda, jadąc lewym pasem do skrętu w lewo, przy sygnalizacji, która nakazywała światło czerwone dla jego kierunku ruchu, przejeżdża przez pole wyłączone z ruchu, linię ciągłą rozdzielającą pasy ruchu i jedzie na wprost dalej ulicą Szosy Stargardzka w kierunku miasta.
To wykroczenie na pewno nie zostanie pozostawione tak jak jest. Zostanie skierowane do komisariatu KP Dąbie, gdzie dalej będzie trwało postępowanie wyjaśniające. I to z każdym wykroczeniem, które zostanie do nas nadesłane, będzie prowadzone postępowanie wyjaśniające.